witajcie moi drodzy z tej strony Kina. Witam was w takim randomowym odcinku z gry Max Cursed of Brotherhood. Słuchajcie, ci, którzy oglądają mój kanał od dawna, wiedzą, że jest cała seria z tej gry, do której was odsyłam. Bardzo serdecznie wam ją polecam, bo grę naprawdę miło wspominam. I też tak naprawdę pojawia się ona dzisiaj z tego powodu, że bardzo dobrze ją wspominam. Zagadałam z twórcami, jak się dowiedziałam, że gra jest dostępna na PS4. Udało mi się od nich dostać kod. Dlatego stwierdziłam, że grę sobie bardzo chętnie przejdę jeszcze raz, bo mi się bardzo podobała. Tym razem w pełni na padzie, co może wyjść mi na dobre, może wyjść mi na złe. Myślę, że o tym się przekonamy gdzieś pewnie bardziej na live'ach. Ja sobie na razie tylko gierkę odpaliłam, żeby zobaczyć, jak to tutaj mamy ze sterowaniem. Daleko nie zaszło, że tak powiem, jest pierwszy chapter, ale my sobie oczywiście zaczniemy od prologu. Jak jeżeli ktoś historii nie zna, będzie mógł się z nią zapoznać. Ja sobie w międzyczasie trochę do was pogadam, więc się przyjmujcie. To jest ogólnie Max. Max sobie wraca ze szkoły do swojego śmiesznie wyglądającego domku i przy okazji do swojego młodszego brata. Felix jest najbardziej irytującym dzieckiem świata. Jeżeli macie młodsze rodzeństwo, to wam współczuję. Jednocześnie ja byłam młodszym rodzeństwem. Także tego. Dobrze, że za moich czasów komputery nie były jeszcze tak powszechnie używane. Mój brat nie mógł sobie wygiglować, co zrobić, żeby go w tym wypadku siostra zniknęła. Mogą być naprawdę trochę słabo w życiu. Aczkolwiek powiem szczerze, na miejscu Maxa może by mi nie ruszyła za tym młodszym bratem. Natomiast tak całkiem serio, to ci, którzy mają rodzeństwo, wiedzą, że tak jest, że rodzeństwo się tłucze, rodzeństwo może mieć między sobą kosę, natomiast jeśli coś się dzieje drugiej osobie, to rodzeństwo zawsze pomoże. Tak jak mówiłam, gra jest dostępna na moim kanale, możecie ją sobie zobaczyć w całości. Myślę, że jeżeli będą się z niej pojawiać live, to bardzo możliwe, że będą szły zapisy na kanał streamowy. Natomiast jak mówię, chciałam wam wstawić taki materiałik przypominający o grze, tudzież nowe osoby albo kogoś, kto jeszcze po prostu tej gry nie widział, zachęcić do obejrzenia sobie serii, bo gra bardzo przyjemna, a mam wrażenie, że nie do końca znana. Fakt, matka by go zabiła. Zobaczymy, jak mi będzie szło sterowanie tutaj na padzie. Ja, o ile dobrze pamiętam, robiłam podejście do gry na padzie, jak nagrywałam serię. Natomiast ja tam wtedy miałam ten mały problem, że ja w tamtych czasach granie na padzie mi wychodziło trochę słabo, to gdzieś tam były początki, więc szał nie było, tyłka nie urywało. Ok, wystarczy się po prostu schylić, się drążek wygiąć w dół, to dobrze. Już nie trzeba nic dodatkowo naciskać. Ok. Jak na razie dajemy radę, ale też nie doszedł nam jeszcze magiczny pisaczek. Aż tak, spoiler alert. Bo ma grzybki na ręce. Aczkolwiek mam wrażenie, że ta grafika kiedyś była lepsza. No to też były trochę inne czasy, bo gra parę lat ma. Ten ptaszek jest creepy, ale na swój sposób śliczny. I oczywiście przeinteligencja. Powiedziałeś, że to selekcja naturalna i powinno go zeżrzeć. No dobra.
uciekać przed potworem. Sekwencje, o ile dobrze pamiętam, były intensywne. Co do przechodzenia tej gry, ponownie martwi mnie jedna rzecz, że często jeśli jakaś gra nam się podobała, to ją po paru latach idealizujemy, w sensie pamiętamy tylko te dobre rzeczy, te pozytywne, a z drugiej strony, jak tak to teraz gram, to tak myślę, że jak sobie przypomnę te wszystkie, no delikatnie mówiąc, mniej pozytywne rzeczy, czyli etapy pościgowe i tak dalej, to może być różnie. No dobra, przed dziadem spitoliliśmy. Tyle mamy dobrego. Opa. O. Zapomniałam o tym. Powiem szczerze, że też podejdę do przechodzenia ponownie Maxa z dużą ciekawością, na zasadzie jak właśnie mój skill a propos tego typu rozgrywki dalej wygląda. Mamy drzewko. Wcale nie fatumuszkane, nie. I powiem szczerze, że znowu mam ciarki napawają mnie, w sensie mam taki napływ wspomnień a propos tego. Jak w tej grze to wyglądało? Wszechobecna magia. Bardzo wszechobecna magia. Lepiej się dobrze rozpuszczajmy. Dostałam trofkę, lubię dostawać trofki. W ogóle to jest dla mnie duży plus gry na PS4, bo te achievementy na Steamie wyskakują, ale nie jest tak fajnie zaznaczone. Tutaj jest taki dźwięk. Zwierany dzianek, babcia. Babcia, dziadek. Babcia. Zwierana babcia. For centuries I have sheltered this world against Lord Mustacho. Lady Mustacho has gained the upper hand. I'm old. But so is he. To rule the world once and for all, he needs new energy, a fresh spirit, a new corpus. Your brother. Mustacho, please be it there. Succeed where I failed. Go to the castle. Stop Mustacho before he absorbs Felix. But beware Mustacho's eyes. Now, Max, hand me your weapon. I will grant it my soul. I don't have any weapons. All I have is this old magic marker. Ooh, that will do pleasantly. Nie no, super sprawa, że to wszystko tak dupło. Morze piasku. Piaskowe morze. Jak sobie chcecie, tak sobie tłumaczcie.
Your weapon contains my soul. Only you can wield it, Max. Taki trochę jak Excalibur. Pick it up. Tylko że z mazaczka. Yes. On you go, Max. Felix is waiting. Your weapon can clear the path. R2. What you create, you can destroy. Okay. Your weapon will be drawn to nature's most powerful places. There, I will help it gain in strength. Okay. Oh. Go on. The town is not far. From there, you can enter Mustachio's lands. One of Mustachio's eyes. Destroy it if you can. Quit it. No, 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 no. Out. Dobra, myślę, że takie wysokości nam wystarczy. To oczywiście samorysowanie nie wszystko zmienia. Czy ja tutaj... Nie dało się tu wskoczyć. Chyba, że tu się z góry wskakiwało. Paszku won. Oczywiście oczek jest 75, tak jak widzicie. Mamy już 3, więc idzie nam dobrze. Później oczywiście te oczka są dużo, dużo bardziej poukrywane. I w dużo trudniej dostępnych miejscach. Nie wpadłam na to, żeby... I teraz czekajcie, bo na dole mamy znajdźkę. Max, you have found the first piece of my trawka. See if you can find them all. Dobra, teraz tak, to muszę zburzyć. Mam nadzieję, że doskoczy, dobra. I teraz trzeba zburzyć to. Okej. Zespoczmy niżej. Przepychamy. Powiem szczerze, że jestem zdziwiona, jak wiele pamiętam. Huh?
się z tobą? No chodź, 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 chodź. Jezus Maria, prawie się zabiłam, ale nic nie szkodzi. Wow, 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 wow. Już się wyrywam oczko. Ja tego nawet nie skomentuję. Chciałam wam pokazać, że to również nas... W taki oto magiczny sposób uwolniliśmy się od tamtego, a jednocześnie... Mamy. Pierwsze oczko, po drugie trof! Okej. Za to się nawet na chwilę nie mogę zatrzymać. A tutaj, o ile dobrze pamiętam, trzeba było się... Jeszcze wyżej. Przesadziłam. Czasami się trochę boję, jak to rysuję, że gdzieś tam sobie. On you go, Max. Felix is waiting. Pociski, nie w tą stronę, to trzeba. Dobra, słuchajcie, ale dalej, tak jak mówiłam, pewnie gdzieś tam sobie pociskimy na jakimś live'ie. Mam nadzieję, że to, co zobaczyliście, wam się podobało. Odsyłam was do serii, która, mam nadzieję, również wam się spodoba, jeśli jeszcze nie oglądaliście. I cóż, standardowo, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane, pozdrawiam was kina, trzymajcie się i cześć!